Przebywanie w dziczy może być fascynującym doświadczeniem, ale również wymaga... Pierwsze, znajdź schronienie. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić w dziczy, jest znalezienie schronienia. Schronienie ochroni cię przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak deszcz, wiatr czy śnieg. Możesz zbudować schronienie z gałęzi, liści i innych materiałów znalezionych w przyrodzie. Ważne, aby schronienie było na tyle duże, abyś mógł się w nim wygodnie zmieścić, ale na tyle małe, aby utrzymać ciepło. Jak zbudować szałas w lesie? Budowanie szałasu w lesie to świetna umiejętność, która może być bardzo przydatna podczas wycieczek na łono natury, survivalowych wypraw czy po prostu jako sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Krok 1. Wybór miejsca. Pierwszym krokiem do zbudowania szałasu jest znalezienie odpowiedniego miejsca. Należy wybrać miejsce, które jest na tyle płaskie, aby można było wygodnie spać, ale jednocześnie nie jest to miejsce narażone na zalanie wodą w przypadku deszczu. Dobrze jest również wybrać miejsce, które jest osłonięte od wiatru i ma dostęp do materiałów potrzebnych do budowy szałasu, takich jak gałęzie, patyki czy liście. Krok 2. Zebranie materiałów. Po wybraniu miejsca należy zebrać materiały potrzebne do budowy szałasu. Potrzebne będą długie i mocne gałęzie, które posłużą jako konstrukcja szałasu, oraz mniejsze patyki i liście, które będą służyć jako pokrycie dachu. Warto również zebrać trochę mchu, który posłuży jako izolacja termiczna. Krok 3. Budowa konstrukcji. Konstrukcja szałasu powinna być zbudowana z dwóch długich gałęzi, które będą służyć jako podpory dachu. Gałęzie te należy umieścić pod kątem, opierając je o drzewo lub inne stabilne punkty. Następnie należy umieścić kolejne gałęzie poziomo, tworząc szkielet dachu. Gałęzie te powinny być ułożone na tyle blisko siebie, aby zapewnić stabilność konstrukcji. Krok 4. Pokrycie dachu. Po zbudowaniu konstrukcji należy zająć się pokryciem dachu. Do tego celu można użyć mniejszych patyków i liści, które należy układać warstwami, zaczynając od dołu i kierując się ku górze. Ważne jest, aby pokrycie było na tyle gęste, aby zapewnić ochronę przed deszczem i wiatrem. Można również użyć mchu, aby wzmocnić izolację termiczną szałasu. Krok 5. Wykończenie szałasu. Ostatnim krokiem jest wykończenie szałasu. Można na przykład zbudować niewielkie wejście, które będzie można zasłonić gałęziami lub liśćmi. Warto również upewnić się, że wewnątrz szałasu jest wystarczająco dużo miejsca, aby można było wygodnie się położyć i spać. Jeśli planujemy spędzić w szałasie więcej czasu, można również zbudować niewielkie palenisko przed wejściem, które posłuży do ogrzewania się i gotowania jedzenia. Budowanie szałasu w lesie to świetny sposób na spędzenie czasu na łonie natury i rozwijanie swoich umiejętności survivalowych. Pamiętajmy jednak, aby zawsze szanować przyrodę i zostawiać miejsce takie, jakie było przed naszym przybyciem. Budując szałas, korzystajmy tylko z martwych gałęzi i patyków, aby nie uszkodzić żywych drzew. Drugie, znajdź źródło wody. Znalezienie wody pitnej w dziczy jest jednym z najważniejszych umiejętności, które każdy miłośnik przyrody i survivalu powinien posiadać. W końcu woda jest niezbędna do życia, a w sytuacji przetrwania w lesie jej brak może być śmiertelny. Teraz dowiesz się, jak znaleźć wodę pitną w dziczy oraz jak ją przefiltrować, aby była zdatna do picia. Jednym z najprostszych sposobów na zdobycie wody pitnej jest zbieranie wody deszczowej. Możesz to zrobić za pomocą prostych narzędzi, takich jak płachta, namiot lub nawet liście drzew. Wystarczy rozłożyć materiał w taki sposób, aby zbierał wodę deszczową, a następnie przelać ją do pojemnika. Wiele roślin zawiera wodę, którą można wykorzystać do picia. Na przykład, liście drzew takich jak brzoza czy klon zawierają sok, który można pić bezpośrednio lub przefiltrować. Można również wykorzystać rośliny, takie jak mchy, które magazynują wodę w swoich liściach. W lesie można znaleźć naturalne źródła wody, takie jak strumienie, rzeki czy jeziora. Jednak woda z takich źródeł może być zanieczyszczona i wymagać przefiltrowania przed wypiciem. Jak przefiltrować wodę, by stała się zdatna do picia? Najprostszym sposobem na przefiltrowanie wody jest jej przygotowanie. Wystarczy zagotować wodę przez co najmniej 1 minutę, aby zabić większość bakterii i wirusów. Na rynku dostępne są różnego rodzaju filtry wodne, które pozwalają na oczyszczenie wody z zanieczyszczeń. Można wykorzystać filtry grawitacyjne, pompowe czy butelkowe. Warto mieć taki filtr podczas wypraw w dzicz. Innym sposobem na przefiltrowanie wody są tabletki do oczyszczania wody.
Są one łatwe w użyciu. Wystarczy wrzucić tabletkę do wody i poczekać określony czas, aby woda stała się zdatna do picia. Można również wykorzystać naturalne metody oczyszczania wody, takie jak filtracja przez piasek, węgiel drzewny czy mech. Wystarczy zbudować prosty filtr z tych materiałów i przelać przez niego wodę. Podsumowując, znalezienie i przefiltrowanie wody pitnej w dziczy jest kluczowe dla przetrwania. Warto znać różne metody pozyskiwania wody oraz posiadać odpowiednie narzędzia do jej oczyszczania. Pamiętaj, że nawet jeśli woda wygląda na czystą, może zawierać szkodliwe bakterie i wirusy, dlatego zawsze należy ją odpowiednio przefiltrować przed wypiciem. Trzecie, znajdź pożywienie. Przebywanie na łonie natury to dla wielu osób nie tylko sposób na odpoczynek, ale także okazja do wypróbowania swoich umiejętności przetrwania. Jednym z kluczowych elementów przetrwania w dziczy jest zdolność do znalezienia pożywienia. Ale jak to zrobić? Po pierwsze, warto pamiętać, że las to pełne życia środowisko, w którym nie brakuje pożywienia. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie i jak szukać. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci znaleźć jedzenie w lesie. Pierwsze, poznaj rośliny jadalne. W lesie znajdziesz wiele roślin, które są jadalne i mogą stanowić cenne źródło pożywienia. Należą do nich m.in. dzikie jagody, grzyby, orzechy, korzenie i liście. Zanim jednak zaczniesz zbierać rośliny, upewnij się, że są one bezpieczne do spożycia. Niektóre rośliny mogą być trujące, dlatego warto zaopatrzyć się w przewodnik po roślinach jadalnych lub skorzystać z wiedzy przewodnika. Drugie, poluj na zwierzęta. W lesie żyje wiele gatunków zwierząt, które mogą stanowić źródło pożywienia. Do najłatwiejszych do zdobycia należą małe ssaki, takie jak króliki czy wiewiórki, a także ptaki. Możesz polować za pomocą pułapek, sieci czy łuku. Pamiętaj jednak, że polowanie wymaga odpowiednich umiejętności i wiedzy, a także przestrzegania prawa. Trzecie, zbieraj owoce i nasiona. W lesie znajdziesz także wiele dzikich owoców i nasion, które są jadalne. Do najczęściej spotykanych należą maliny, jeżyny, borówki czy żołędzie. Zbieraj je tylko wtedy, gdy masz pewność, że są dojrzałe i nie są zanieczyszczone. Czwarte, szukaj wody. Woda to podstawowy składnik każdej diety, dlatego znajdowanie źródeł wody powinno być jednym z Twoich priorytetów. W lesie możesz znaleźć wodę w strumieniach, jeziorach czy źródłach. Pamiętaj jednak, aby ją przygotować przed spożyciem, aby uniknąć zakażenia. Piąte, wykorzystaj swoją wiedzę. Jeśli masz jakąkolwiek wiedzę na temat przetrwania w dziczy, wykorzystaj ją. Może to być umiejętność rozpoznawania jadalnych roślin, wiedza o sposobach polowania czy umiejętność budowania schronienia. Każda z tych umiejętności może okazać się kluczowa w sytuacji przetrwania. Pamiętaj, że przetrwanie w dziczy to nie tylko kwestia zdobywania pożywienia, ale także umiejętności radzenia sobie z trudnymi warunkami i wyzwaniami. Dlatego warto regularnie szkolić się i poszerzać swoją wiedzę na temat przetrwania w lesie. Czwarte, rozpal ogień. Ogień to jeden z podstawowych elementów przetrwania w dziczy. Odpowiednio rozpalone ognisko zapewnia ciepło, światło, a także umożliwia przygotowanie posiłku. Za chwilę dowiesz się, jak krok po kroku rozpalić ogień w lesie, aby przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach. Krok 1. Wybór miejsca na ognisko. Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniego miejsca na ognisko. Powinno być ono bezpieczne, z dala od drzew, krzewów i innych materiałów łatwopalnych. Najlepiej, aby było to miejsce na otwartej przestrzeni, na przykład na polanie. Dodatkowo, warto wybrać miejsce, które jest osłonięte od wiatru, aby ogień nie został zdmuchnięty. Krok 2. Przygotowanie miejsca. Następnie należy przygotować miejsce na ognisko. Usuń wszystkie łatwopalne materiały z otoczenia, aby uniknąć rozprzestrzeniania się ognia. Wykop dołek o głębokości około 10 do 15 cm i wyściół go kamieniami. Kamienie będą izolować ogień i zapobiegną jego rozprzestrzenianiu się. Krok 3. Zbieranie materiałów. Do rozpalenia ognia potrzebne będą trzy rodzaje materiałów: rozpałka, drewno na opał i tak zwany kindlen, czyli drobne gałązki i patyki, które łatwo się palą. Rozpałkę można znaleźć w postaci suchych liści, trawy, mchu lub kory. Drewno na opał powinno być suche i niezbyt grube, najlepiej o średnicy nie większej niż 10 cm. Kindlen to drobne gałązki i patyki, które pomogą w rozpaleniu większego ognia. Krok 4. Budowanie ogniska. Gdy już masz wszystkie potrzebne materiały,
możesz zacząć budować ognisko. Na dno dołka połóż rozpałkę, a na niej ułóż kyndryn w formie piramidy. Pomiędzy gałązkami pozostaw przestrzeń, aby powietrze mogło swobodnie przepływać. Na koniec połóż na wierzchu kilka kawałków drewna na opał. Krok 5. Rozpalanie ognia. Aby rozpalić ogień, potrzebujesz iskry lub płomienia. Możesz użyć zapałek, zapalniczki, krzesiwa lub lupy. Skieruj iskrę lub płomień na rozpałkę, a następnie delikatnie dmuchaj, aby rozniecić ogień. Gdy kyndryn zacznie się palić, stopniowo dodawaj większe kawałki drewna na opał. Krok 6. Utrzymanie ognia. Aby ogień się nie wypalił, musisz regularnie dokładać do niego drewno. Pamiętaj, aby nie przesadzić z ilością, aby ogień nie stał się zbyt duży i niebezpieczny. Ogień powinien być na tyle duży, aby zapewnić ciepło i umożliwić gotowanie, ale na tyle mały, aby można było go łatwo kontrolować. 5. Znajdź pomoc. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której potrzebujesz pomocy, ważne jest, aby dać o sobie znać. Możesz użyć lustra, aby odbić światło słoneczne i przyciągnąć uwagę, wykonać znaki dymne lub zostawić ślady na ziemi. Ważne jest również, aby mieć przy sobie gwizdek lub inny przedmiot, który pozwoli ci zasygnalizować swoją obecność. Kiedy wybieramy się na wycieczkę do lasu, zazwyczaj mamy nadzieję na spokojny czas w otoczeniu natury, odpoczynek od codziennego zgiełku i możliwość obcowania z dziką przyrodą. Jednak czasami może zdarzyć się sytuacja, w której będziemy potrzebować pomocy. W takim przypadku warto wiedzieć, jak znaleźć pomoc w dziczy i jak poradzić sobie w sytuacji zagrożenia. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić przed wyjściem na wycieczkę do lasu, jest poinformowanie kogoś o naszych planach. Powinniśmy podać dokładną trasę, którą zamierzamy przejść, oraz czas, w którym planujemy wrócić. Dzięki temu, jeśli nie wrócimy na czas, osoba, którą poinformowaliśmy o naszych planach, będzie mogła powiadomić odpowiednie służby. Jeśli jednak znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy potrzebować pomocy, istnieje kilka sposobów, aby ją znaleźć. Przede wszystkim, warto znać podstawy sztuki przetrwania w lesie. Warto nauczyć się rozpoznawać ślady zwierząt, orientować się w terenie, budować schronienie czy rozpalać ogień. Wiedza ta może okazać się nieoceniona w sytuacji zagrożenia. Kolejnym krokiem jest posiadanie odpowiedniego wyposażenia. Zawsze warto mieć przy sobie mapę, kompas, latarkę, zapas wody i żywności, a także apteczkę pierwszej pomocy. W razie potrzeby, te przedmioty mogą uratować nam życie. Jeśli jednak pomimo posiadania wiedzy i odpowiedniego wyposażenia, znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy potrzebować pomocy, warto wiedzieć, jak zasygnalizować swoją obecność. W lesie możemy użyć gwizdka, lusterka, aby odbijać światło słoneczne, czy też rozpalić ogień, który będzie widoczny z daleka. Możemy także tworzyć znaki na ziemi, które będą widoczne z powietrza, na przykład układając kamienie w kształcie strzałki wskazującej naszą lokalizację. Warto także pamiętać o tym, że w lesie możemy natrafić na inne osoby, które mogą nam pomóc. Dlatego też, jeśli słyszymy głosy ludzi czy odgłosy maszyn, warto podążać za nimi, aby dotrzeć do cywilizacji. Podsumowując, przetrwanie w dziczy wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Pamiętaj o znalezieniu schronienia, źródła wody, pożywienia, rozpaleniu ognia i znalezieniu pomocy. Ważne jest również, aby zachować spokój i nie tracić nadziei. Przy odrobinie determinacji i wiedzy, możesz przetrwać w dziczy i bezpiecznie wrócić do cywilizacji.